W przypadku Budryka akurat nie jest tak, bo coraz więcej głosów słyszę, że to jednak jest bardzo sterowany strajk, że to jest kwestia, że to jest kwestia kilku osób, które... Przez szatana, Żydów, bolszewików... Nie, kiedy... Proszę nie żartować, aż tak. Ale to nie... Mówię, powtarzam panu opinię publicystów, z którymi mam okazję między innymi w tym studiu rozmawiać, że jest kilka osób, którym zależy na tym, żeby ten strajk trwał i nie zależy im na tym, żeby doszło tam do jakiegokolwiek porozumienia. I mówił to między innymi mediator, który pojechał tam z dobrą wolą załatwienia tej sprawy. Ale trzeba by założyć, że ci ludzie, którzy protestują, są idiotami. Właśnie. Że to jest... Po prostu. No, tak. Kto by chciał ponad miesiąc siedzieć w kopalni, siedzieć pod ziemią, teraz głodować, w związku z tym, że daje sobą manipulować, bo ma taki interes, jeszcze nie dostaje za to kasy. Nie, to takich zjawisk nie ma w przyrodzie. Panie redaktorze, jest taki niestety stereotyp związkowca, wichrzyciela, kogoś, kto pasożytuje na naiwności górnika, robotnika i właśnie komplementarny stereotyp naiwnego robotnika, który się poddaje takim, takim rozrabiakom ze związków. I ponieważ strona pracownicza jest dużo słabsza w sferze publicznej, jak pan zaprasza publicystów, rozmaitych specjalistów, ekspertów ekonomicznych, to nie znajdzie tam pan kogoś, kto by reprezentował świat pracy szeroko pojęty. Więc nie przypadkiem dużo łatwiej jest stworzyć wrażenie ogólne, że tam rzeczywiście mamy do czynienia z jakąś skandaliczną sytuacją jakichś dziwaków, którzy rzeczywiście siedzą w świątek, piątek, Wigilia, Sylwester pod ziemią. Ale to są... Czy proszę zauważyć, że tam jest bardzo specyficzna sytuacja. Tam jest sytuacja polegająca na tym, że Budryk wchodzi w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej w okresie, kiedy naprawdę jest koniunktura na węgiel. W okresie, w którym Jastrzębska Spółka Węglowa jest jedną z najbogatszych kompanii górniczych w Europie i Budryk wyrabia największe zyski, czy też ma tak na potencjał jakby największy, ekonomiczny, czysto ekonomiczny, finansowy po prostu, ze wszystkich jednostek wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a zarazem pensje są tam najniższe. Jest to naprawdę wystarczający powód do protestu. Związkowcy powiedzieli dzisiaj coś takiego... A za to, że ten strajk tak długo trwa, przyjmuje takie formy, odpowiedzialna jest strona, albo trzeba pamiętać o tym, że na przykład straty, które przynosi, to nie są straty, które można zrzucić na konto strajkujących, tylko to są straty, na które decyduje się za każdym razem zarząd, przerywając negocjacje. No dobrze, ale czy uważają państwo, że taki sposób, jaki przyjęli, no bo to przecież nie zrobiły tego żony górników bez porozumienia z mężami, przyjeżdżają do Warszawy wtedy, kiedy wiadomo, że premiera Pawlaka nie będzie tutaj, bo ma zaplanowaną wizytę w Lublinie, no po co? W takiej sytuacji, po to, żeby porozmawiać, czy po co? Po to, żeby się pokazać w telewizji? No na pewno, żeby w pewnym sensie się pokazać w telewizji, znaczy pokazać, no bo przyjeżdżają po to, żeby porozmawiać. Nie, ale to jest też forma protestu i to jest dopuszczalna forma protestu. To jest rodzaj manifestacji. Nic złego nie zrobiły, to była normalna pikieta. Ale ja niczego nie zarzucam nikomu, ja pytam o państwa zdanie. Druga sprawa. No zgadzamy się, że sytuacja w Budryku, tak czy inaczej oceniana, jest jakby coraz bardziej paląca, coraz bardziej potrzeba rozwiązania tej sytuacji. I niestety psim obowiązkiem ministra gospodarki w szczególności, bo to on odpowiada za górnictwo, jest być w tym miejscu, w którym trzeba o tym zdecydować. I tutaj nie rozumiem tych rzeczy. Pamiętajmy, że na przykład wiceminister górnictwa, wiceminister gospodarki odpowiedzialny za górnictwo przez ileś tygodni nie znalazł czasu, żeby się spotkać ze związkowcami. Więc ja tutaj nie interesują mnie spotkania Waldemara Pawlaka w sytuacji, gdzie przecież on też wiedział, że one przyjadą, tak? Czyli to działa w dwie strony. One być może wiedziały, że on jedzie do Lublina, ale też wicepremier wiedział, że ktoś do niego przyjeżdża z jakąś sprawą. I myślę, że to jest błędna strategia, także patrząc z punktu widzenia socjotechnicznego. Powinien się spotkać, powinien ich wysłuchać, mogłyby to transmitować media. Tylko ja się obawiam, że tutaj chodzi o jedną rzecz. Do tej pory ja nie zauważyłam dobrej możliwości oddania głosu tym protestującym w sposób rzeczowy i normalny. Być może to, co miały do powiedzenia te kobiety, byłoby na tyle mocne, że przekonałoby więcej Polaków, że ci, którzy strajkują w Budryku, no i być może, i być może będzie minister Pawlak miał okazję dowiedzieć się, co kobiety chciały powiedzieć, dlatego że przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki zaprosił je do Centrum Dialogu Społecznego. Dziękuję państwu bardzo za to spotkanie. Zuzanna Dąbrowska, dziennik, i Sławomir Sierakowski, krytyka polityczna. Dziękuję państwu. Dziękujemy. Państwu bardzo serdecznie również dziękuję. Do zobaczenia.